Honda w ostatnich miesiącach zrobiła dwie naprawdę dobre rzeczy. Po pierwsze, naprawiła mojego Accorda, a po drugie, wypuściła całkiem nowy model, czyli ZR-V. Co oznacza ta nazwa, nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że jest to samochód, który trochę zmienił moje myślenie o kompaktowych SUV-ach. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witam zza kierownicy najmłodszego dziecka Hondy, w zasadzie jednego z dwóch najmłodszych, bo mamy jeszcze Hondę CR-V, ale dzisiaj o modelu dla osób, dla których HR-V jest za mała, z kolei CR-V jest za duża, czyli Honda ZR-V. Także za chwilę się za nią bierzemy, jeszcze tylko słowo na temat partnera dzisiejszego odcinka, czyli firmy Car Vertical. Car Vertical to serwis, dzięki któremu bez wychodzenia z domu możesz poznać historię samochodu, którym jesteś zainteresowany. I przykładowo, jeśli chciałbyś kupić tę Hondę Accord i nie sprawdziłbyś wcześniej jej przeszłości, to nie dowiedziałbyś się, że co prawda nie była kradziona i jej status finansowy i prawny jest ok, ale nie zgadza się już stan licznika kilometrów, bo ten sobie rósł, aby nagle zacząć spadać. Co więcej, jak klikniemy w zdjęcia tego samochodu, no to sami zobaczcie. W 2018 roku ten samochód wyglądał tak. I właśnie to w raportach Car Verticala lubią najbardziej, że nie są to tylko suche fakty, ale możemy też często zobaczyć, co działo się z samochodem, który chcielibyśmy ewentualnie kupić. No ja tego nie kupiłbym na pewno. W raporcie znajdziemy oczywiście dużo więcej. Takie rzeczy jak na przykład specyfikacja samochodu, możemy sprawdzić, czy ona się zgadza. Także zachęcam Was, aby zamiast jechać na drugi koniec Polski w ciemno, pobrać sobie najpierw raport z domu, tym bardziej, że zrobicie to teraz 10% taniej, klikając w link, który macie w opisie do tego filmu. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do ZR-V. No i jak zawsze w tym momencie za chwilę zajrzymy pod maskę, ale jeszcze jedna informacja, bo to co za chwilę powiem o silniku, czy w zasadzie o całym zespole napędowym, będzie dotyczyło wszystkich wersji silnikowych, jakie dostępne są w ZR-V, bo jest cała jedna, czy może jest cały jeden, bo tutaj bardziej mówimy właśnie o zespole napędowym, a nie samym silniku. Także otwieramy maskę. I znajdujemy tu czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2 litrów. Dysponuje on mocą na poziomie 143 koni mechanicznych, natomiast cały zestaw hybrydowy to 184 konie mechaniczne, maksymalny moment obrotowy wynoszący 315 Nm. Zestaw ten rozpędzi ZR-V maksymalnie do 173 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie równych 8 sekund. No i dodam jeszcze w tym miejscu niefajną wiadomość. Otóż nawet w opcji nie zamówimy napędu na 4 koła. No i teraz jak już macie więcej informacji, to myślę, że to jest dobry moment, aby zrozumieć tak do końca, czym jest ZR-V, bo to jest zupełnie nowy model. On nie ma żadnego odpowiednika w przeszłości. I w bardzo dużym uproszczeniu, a może nawet nie w uproszczeniu, chyba tak po prostu jest, to jest Honda Civic na resorach. Albo Honda Civic napompowana, albo Honda Civic na sterydach. Chociaż sterydy to raczej kojarzą mi się z tym, że byłaby mocniejsza. Więc to jest wyższy Civic. Może tak będzie najprościej. Ja do tego Civica się jeszcze odniosę i to na pewno nie raz. Bo jest tutaj coś, co nawet mnie bardzo zaskoczyło, czy może bardzo zainteresowało w mojej własnej reakcji na ten samochód. Ale to za chwilę. Bo skoro powiedziałem już o przestrzeni, to też tutaj jest coś ciekawego, także zajrzyjmy do bagażnika. A ten dysponuje pojemnością 380 litrów. No i chyba trzeba powiedzieć, jedynie 380 litrów. Co prawda wrażenie, jakie ten bagażnik sprawia w rzeczywistości, jest lepsze niż to, co widzimy na papierze. Dodam też, że w niższych wersjach może tu być 390 litrów, ale to jest drobnostka. W każdym razie, jeśli założyliście, że kupując ZR-V zamiast Civica dostaniecie dużo większy bagażnik, no to niestety nie dostaniecie. A co natomiast dostaniecie? Oczywiście przestrzeń, szczególnie nad głową, ale zobaczmy przed nogami. Ja przypomnę, że mam 182 cm wzrostu, mieszczę się bez żadnego problemu. Może nie jest tak, że mogę założyć nogę na nogę, ale jest naprawdę dobrze. No i nad głową, mimo bardzo dużego okna panoramicznego, jest już naprawdę sztos. Także jeśli to jest dla Was ważny aspekt, to ZR-V będzie na pewno lepszym wyborem od Civica.
do materiału wykonania, czy nawet wyglądu tego miejsca, to jest tak naprawdę kopiuj wklej z Hondy Civic. Wygląd różni się trochę w tym miejscu, ale tak naprawdę ja się tutaj czuję, jakbym jechał Civiciem. I może to jest też dobry moment, bo to jest ta rzecz, która mnie zaskoczyła bardzo mocno. Dostaję od Was czasem takie wiadomości, że ej, po co Ty mówisz takie zdania, że nie lubisz na przykład SUV-ów? Testujesz samochody, więc nie powinieneś tak mówić. Być może to jest prawda. Tylko ja zawsze podkreślam, ja nie jestem żadnym dziennikarzem. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Ja po prostu mam kamerki, telefon, mikrofon i testuję sobie samochody. I takie miałem założenie, zakładając ten kanał, że wypowiadam po prostu swoje zdanie. Zawsze też podkreślam, żebyście pamiętali, że moje zdanie to jest moje zdanie, a nie wasze. Bo wiem i wiele razy to widziałem, że bardzo wiele osób kieruje się opinią kogoś z YouTube'a. A to jest błąd. Nie będę tego bardziej rozwijał, powiem, o co mi chodzi. Nigdy w życiu, w żadnej z marek nie zdarzyło mi się, żebym, mając kompakt, który ja uwielbiam, i crossovera, SUV-a, kompaktowego SUV-a, nieważne, coś wyższego, nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, abym, stawiając mi kompakt i tego crossovera czy SUV-a, wybrałbym auto wyższe. Nigdy w życiu. A to jest pierwszy taki przypadek. Mimo że ja Civica bardzo lubię. Nie sądziłem nigdy, że kiedyś wypowiem takie zdanie, ale o co mi chodzi? Ten samochód prowadzi się dokładnie tak samo jak Civic. Mimo tego, że jest wyższy, jest bardzo precyzyjny na zakrętach, ma bardzo bezpośredni układ kierowniczy. Oczywiście przechyla się trochę bardziej, to jasne, to są prawa fizyki, ale to nie jest samochód do szaleństw. Więc jeżdżąc normalnie i nawet trochę bawiąc się tym autem, mnie się cały czas, kolokwialnie mówiąc, cieszyła gęba. A to jest bardzo rzadkie, szczególnie u mnie, w przypadku samochodów podniesionych. Tak jak powiedziałem, nieważne, SUV-ów, crossoverów, kompaktowych SUV-ów, wszystko jedno. Kilka słów na temat zawieszenia, jako że mamy do czynienia z, w przeogromnym cudzysłowie, samochodem lekko uterenowionym. No i faktycznie, znowu odnosząc do Civica, to zawieszenie jest bardziej miękkie. Ale w moim odczuciu jest to cały czas samochód, w tym aspekcie skierowany do kierowców, którzy wolą bardziej sztywne zawieszenia i jakość prowadzenia samochodu stawiają na pierwszym miejscu, nawet kosztem lekkiej utraty komfortu. To, co bardzo wpływa na mój odbiór tego samochodu w tym aspekcie, to, że w tym aucie można ekstremalnie nisko opuścić fotel kierowcy. A to nie jest standard. Bardzo często zdarza się tak, że chcecie sobie regulować fotel, na przykład w takim wyższym samochodzie, aby mieć wyższe auto, ale jednak siedzieć niżej i tego się nie da zrobić. A tutaj można usiąść naprawdę nisko. To jest coś, co ja uwielbiam i tak jak powiedziałem przed chwilą, to bardzo wpływa na mój odbiór tego samochodu. A co tutaj przeważyłoby w moim przypadku? To jest powód bardzo banalny, ale mnie się ten samochód zdecydowanie bardziej podoba niż Civic. Szczególnie w tym kolorze to jest dla mnie sztos. Myślę, że on dużo ładniej wygląda na żywo niż na filmach. Takie mam przynajmniej wrażenie. Ale to jest samochód nieprzekombinowany, prosty, a jednocześnie w moim odczuciu bardzo nowoczesny. On jest też trochę inny. Myślę, że jak przyzwyczajimy się do Hondy ZRV na ulicy, to od razu będziemy widzieli z daleka, co to jedzie. A dzisiaj rozróżnić pewne samochody, szczególnie z jakiejś odległości, to nie jest zawsze bardzo proste zadanie. Także skracając, miałbym naprawdę bardzo duży dylemat, wchodząc do salonu Hondy, Civic, ZRV, no i co wybrać? No i naprawdę na ten moment wydaje mi się, że wybrałbym ZRV. Dziwna sprawa. Ale dobra, wracając do konkretów i takich kilka spostrzeżeń. Dziwna sytuacja, ale Apple CarPlay mamy bezprzewodowy, także super, ale Android Auto nie. Ja swój telefon muszę podłączyć kablem, także taka trochę dziwna sytuacja. Druga ciekawostka, i to jest akurat fajna rzecz, z lewej strony mam USB starego typu, a z prawej strony USB-C, także super. Bardzo super też, a to niestety nie jest dzisiaj jeszcze oczywistość i coś, co jest zawsze w samochodzie, na przykład w samochodzie kosztującym 200 tysięcy, nie znajdziemy tego wszędzie, więc dlatego zwracam na to uwagę. Mam Auto Hold, on działa bardzo dobrze, ważne, że jest, no bo przy automacie i w samochodzie do miasta to jest bardzo istotna sprawa. Mam tutaj nagłośnienie Bose, czy jak to niektórzy mówią Bose. Powiem tak, jeśli mielibyście wybrać wyższą wersję tylko po to, żeby mieć to nagłośnienie, to ja bym tego nie zrobił. A może inaczej, ono gra dobrze, żeby nie było, ale to nie jest taki game changer, tak bym powiedział. Na pewno nie jest to jakość Bose z Mazdy, to na pewno nie. Natomiast pewnym game changerem jest, powiem, skrzynia biegów, ale też dla jasności, w katalogach i wszędzie spotkacie się z informacją bezstopniowa skrzynia biegów. I to nie jest do końca prawda. Już parę razy o tym było w przypadku Civica, bo w takim dużym skrócie to nie są przyciski do zmiany biegów. Powinienem powiedzieć, że to jest selektor trybów jazdy, czyli bardziej selektor przód, tył, parking. Czemu? Bo ta skrzynia bezstopniowa to w zasadzie nie jest skrzynia, bo tutaj biegów nie ma.
Mamy, tak jak powiedziałem, tryby jazdy. Czemu to ma być ogromna różnica? Ano dlatego, że ta skrzynia, mówię teraz o takim praktycznym wymiarze jazdy, zachowuje się, czy czujecie, tak jakbyście jechali klasycznym, bardzo szybkim automatem. Z jednego względu jest tutaj symulacja zmiany biegów, których w sumie nie ma, ale mówię o odczuciu. Jak przyspieszacie, to słyszycie i czujecie, tak jakby te biegi się zmieniały. I to zmieniały bardzo szybko i bardzo przyjemnie. I w stosunku do na przykład skrzyń bezstopniowych w Toyocie, to jest przepaść. To nie jest różnica. Podkreślam, to jest przepaść. Ja jeździłem 1,5 roku, czy już nie pamiętam ile, Toyotą CHR. I to był fajny samochód, tylko skrzynia, ta bezstopniowa skrzynia, no to na co dzień była tragedia. Tutaj jest naprawdę świetnie. Natomiast nie do końca świetne jest wyciszenie. To jest aspekt, na który bardzo często, bardzo wiele osób narzekało w Hondzie. W normalnej jeździe na co dzień, gdzieś tam do 100 km na godzinę jest super, ale powyżej, szczególnie na autostradzie, robi się już głośno. Także nad tym aspektem Honda nadal powinna trochę popracować. Nie powiedziałem też wcześniej, mówiłem to przy Civicu, ale może trzeba wspomnieć. Pamiętajcie, że ta hybryda, te silniki działają tutaj trochę inaczej, bo przeważnie jest tak, że jak mamy hybrydę, czyli silnik spalinowy i silnik elektryczny, to silnik spalinowy działa cały czas i jest wspomagany silnikiem elektrycznym. Tutaj jest odwrotnie. Tak naprawdę, kiedy tylko ten samochód może, to jedzie na silniku, czy na silnikach, bo mamy dwa, na silnikach elektrycznych, a silnik spalinowy nie wspomaga. Mówię w takim dużym uproszczeniu. Silnik spalinowy jest generatorem prądu. O tak. I to naprawdę czuć i to naprawdę widać w wynikach spalania. Ja w tej chwili przejeżdżając niecałe 300 km i to jest jazda albo dosyć szybka, albo taka, gdzie ja nagrywam, staję, robię zdjęcia. Takie mało komfortowe warunki do osiągania dobrego spalania. Mam spalanie 6.1. Jak się tym samochodem postaracie w mieście, to bez problemu będziecie jeździli na spalaniu poniżej 6 litrów. Podkreślam, w mieście. Oczywiście trochę gorzej jest na trasie, bo tak to mamy w hybrydach. Na trasie spalamy więcej niż w mieście. No ja nie przejechałem jakiegoś bardzo dużego dystansu, bo mam kilka samochodów na testy, więc po prostu nie dałem rady, ale wyskoczyłem sobie gdzieś tam na ekspresówkę czy na autostradę. I moje wyniki wyglądały w taki sposób, że na autostradzie nie przekroczyłem 8 litrów. Ekspresówka to było poniżej 7, ale nie bierzcie tego jako taki wyznacznik. Ja się zawsze staram te 1000 km zrobić, no tu mi się po prostu nie udało. Zapomniałbym powiedzieć, obsługa klimatyzacji. Nowy model, 2023 rok, już w zasadzie końcówka. Nowoczesność i tak dalej, a mamy tu cały czas przyciski i pokrętła. Nic nie jest dotykowe, także szacun dla Hondy. Niech to tak zostanie, niech to tak będzie. Dotykowy jest natomiast ekran, on działa całkiem dobrze. Ja się tutaj czepiał, niczego nie będę, tym bardziej, że ja 99% czasu jazdy jeżdżę na Android Auto. Więc tych systemów fabrycznych no nie korzystam za dużo. Coś tam raz poustawiam i tak już jeżdżę. Ale to, co chcę powiedzieć, to ten ekran dość mocno wystaje, także jeśli tego nie lubicie, no to może to Wam trochę przeszkadzać. Dla mnie jest ok. I też bardzo ok, bo to też nie jest codzienność, ale mam w tym samochodzie head-up, i to head-up bardzo dobry. Nie jest to nic trójwymiarowego, nic przekombinowanego. Jest tak, jak powinno być. Nie żadna szybka. Normalny head-up, rzut informacji z przodu, przed samochodem. I jeszcze kilka uwag. Mamy tutaj tryby jazdy i one naprawdę działają. Pasażerowie tylnej kanapy znajdą dwa USB typu C. No i mamy też kamerę, która pod kątem jakości obrazu zdecydowanie najlepsza nie jest. Ale jeśli chodzi o kąt widzenia i po prostu jego szerokość, no to naprawdę jest to klasowa czołówka. I ostatnia rzecz, nie byłem gdzieś bardzo daleko w trasie, także nie jestem w stanie ocenić po kilku godzinach, ale na tyle, na ile jeździłem. W sumie zrobiłem tym samochodem sporo kilometrów, ale po prostu nie w trasie. To bardzo wygodne są fotele. Ja się czuję tutaj świetnie, nie wiercę się cały czas lewo, prawo. Wsiadam, jest mi bardzo dobrze, więc pod tym względem super. Jeśli miałbym się tylko czegoś czepić, to czemu nie ma z tyłu Magic Seats? To jest jedna z najlepszych rzeczy w Hondzie. No ale nie ma. A, to nie była ostatnia rzecz, to będzie ostatnia przed ceną. Widoczność, bo to jest rzecz bardzo ważna. Ten samochód jest tak przestronny, ma dosyć cienkie słupki, że ja w każdym kierunku widzę wszystko. To wpływa na bezpieczeństwo, to wpływa na komfort jazdy, więc trzeba o tym powiedzieć. To jest jeden z najbardziej przejrzystych, przestronnych, nie wiem jak to powiedzieć, samochodów, gdzie widoczność jest najlepsza. Zdecydowanie tak. No i dobra, to już jest ten moment, także zadajemy to pytanie. Ile takie cacko kosztuje? Tak jak powiedziałem na początku, ZRV dysponuje tylko jednym rodzajem napędu i w zasadzie to, co zostaje nam wybrać, to wersja wyposażeniowa.
i tak podstawowy wariant Elegance to 189 900 zł, a cennik zamyka kwota 211 900 zł. Także macie komplet informacji, prawie komplet. Ja zamiast mówić o cenie, powiem o jeszcze jednej rzeczy. Mówiłem o tym w dwóch poprzednich filmach, ale trzeba to też wspomnieć. O, właśnie było słychać. Tu jest ograniczenie do 30, jadę 31 i załączył się sygnał dźwiękowy ostrzegający o tym, że przekroczyłem prędkość. I tak jak mówię, było o tym w poprzednich filmach, ale może nie oglądaliście. To jest samochód, który ma już systemy wymagane nowym prawem. W porównaniu na przykład do Hyundai'a Ioniqa 6 czy do Mazdy 3, te systemy są dużo cichsze, dużo mniej inwazyjne. Niestety nie znalazłem jednego przycisku, którym mógłbym wyłączyć wszystkie sygnały dźwiękowe i mieć to z głowy. Trzeba by to było za każdym razem wyłączać, że tak powiem, przeklikując się tutaj. Więc to na pewno świetne nie jest. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, to polecam film o Mazdzie 3. No i oddzielny odcinek o tym całym piszczeniu w nowych samochodach. Bo jeszcze jeden aspekt, ja chyba nie powiedziałem o tym wcześniej. To nie chodzi tylko o to, że jedziecie 51, a jest ograniczenie 50 i coś tutaj piszczy. I was rozprasza albo denerwuje. Ale pamiętajcie, że to działa dobrze pod warunkiem, że zczytało wam dobrze znak. No bo przykład, wjeżdżacie na jakąś szybszą drogę, samochód nie zczytał, że już nie ma 50, tylko jest 80 albo 100, jedziecie te 80 i on piszczy. To wszystko jest zależne od tego, to jest taki punkt wyjściowy, że zczytał dobrze ograniczenie prędkości. A myślę, że nie muszę wam tłumaczyć, że to nie jest tak, że ta skuteczność jest 100%owa, delikatnie mówiąc. Więc jest tutaj dużo aspektów i myślę, że dyskusji też będzie sporo, ale to koniec tego wątku, bo podsumowując, Honda ZR-V to jeden z najciekawszych kompaktowych SUV-ów czy crossoverów, jakie pojawiły się w ostatnim czasie na rynku. Powiem to jeszcze raz, jest to dla mnie ogromne zaskoczenie, że ja sam prawdopodobnie wybrałbym ten model zamiast Civica. To jest samochód świetnie zrobiony, bardzo dobrze jeżdżący, bardzo oszczędny, ma kapitalny zespół napędowy. Jest świetnie wykonany, bardzo ciekawy z wyglądu, zdecydowanie nie najtańszy. Ale z całym przekonaniem polecam wam przejechać się tym samochodem, sprawdzić go i dajcie znać, jakie wrażenia, jak wam się spodobał, a może wam się nie spodobał. Bo może odbiór tego samochodu przez was jest zupełnie inny. Także czekam na wasze opinie w komentarzach. Prośba jak zawsze, oceńcie ten materiał, poświęćcie sekundkę, bo to mi się po prostu bardzo przydaje. A do osób, które kanału jeszcze nie subskrybują, to zróbcie to teraz, bo co? Bo widzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!